Witam, przedstawiam przyrząd do montażu sterów Junior 1680. Kupiłem sobie to cacko po latach męczenia się z tą prowizoryczną praską, składającą się ze śruby, nakrętki i paru podkładek. Junior to słoweńska firma działająca od ponad 100 lat. Posiadają bardzo bogaty wachlarz narzędzi i akcesoriów przeznaczony nie tylko do rowerów. Ich prasa ma bardzo prostą konstrukcję, praktycznie identyczną jak bardziej znany Park Tool HHP2. Składa się ze ściskającej i obrotowej rękojeści, wrzeciona, co bardzo ważne, pierścienia z blokadą i dwóch stożkowych tulejek trzymających miski sterowe. Jest ładnie wykonana, nie znalazłem żadnych niedoróbek czy ostrych krawędzi i trzymając ją w rękach, czuć, że jest to kawał solidnego narzędzia. A taka przyjemność kosztuje około 500 zł. Konkurencyjna polska marka narzędzi Bitool również posiada swoje wersje prasy, a do tego jest dużo tańsza. W podobnej cenie jest też Bikehand, jednak po obejrzeniu jej recenzji raczej jej nie polecę. Do wyboru jest jeszcze przyrząd od Super Bee, a podwajając budżet można kupić produkty od Bety i oczywiście najsłynniejszego Park Toola. Ale czy są one dwa razy lepsze? Nie sądzę. Muszę jednak przyznać, że dużym plusem kupowania porządnych narzędzi jest możliwość późniejszej naprawy, jeśli te ulegną uszkodzeniu i Junior to oferuje. A co najlepsze, jeśli kupi się tą praskę na części, to wychodzi nawet taniej niż w całości i ja właśnie tak zrobiłem. Kolejnym plusem Juniora, o którym wcześniej wspominałem, jest pierścień z blokadą na sprężynie, dzięki któremu korzystanie z prasy jest bardzo proste i szybkie. Ja ze swojego wyboru jestem zadowolony, nie muszę się już męczyć ze starą, prowizoryczną prasą i moim zdaniem, jeśli nie pracujesz w serwisie i nie musisz wciskać sterów 10 razy dziennie, to taki Junior za 500 zł jest najlepszym wyborem, który powinien starczyć na bardzo wiele lat. Dlatego warto zainwestować i kupić coś raz, a dobrze. Z takim czymś to jedną ręką. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli film Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!